Ta siemanko, z tej strony Gorek, jest dla was kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, dzisiaj gramy w Supreme Commander 2. Chciałem nagrać Titanfalla lub Battlefielda, ale program, którym nagrywał, nie przechwytywał po prostu tych gier. Nie wiem, czy teraz to przechwytuje, mam nadzieję, że tak. No i to jest gra strategiczna, tu trzeba pomyśleć. Zrobimy sobie kampanię. Albo nie. Potyczka, stwórz grę. Będziemy sobie grali przez internet. Gościu z nami będzie z Federacji. Nie, ja jestem z Cypru. Ja spędziłem przy tej grze no prawie tyle, co przy Minecrafcie. I muszę powiedzieć, że robi robotę. To jest jedna na razie z najlepszych gier strategicznych według mnie. Trzeba tak pomyśleć. Gramy z takimi Federacja Eonów. Warunek zwycięstwa oczywiście zabójstwo. Pozycja wyjściowa ustalona. Stoper nie, jednostki terapeutyczne. Prędkość gry normalna, wykluczenia. Popatrzcie, ile tu jest wykluczeń. Bez jednostek eksperymentalnych, bez jednostek latających, bez jednostek lądowych, bez jednostek pływających. No mass conversion, aż mi się język plącze. To jest takie idealne. Bez broni nuklearnej, nawet tu można wysyłać rakiety nuklearne. Jakie to jest takie piękne. Jak ta rakieta tak wylatuje i wali we wroga i z niego tylko pył i te wszystkie odłamki części zostają. No shield struktury, czyli bez bez tego, bez osłon. Dobra, tego nie będę czytał wszystkiego, bo pewnie się wywalę na paru tych słowach. Na pewno. Bez jednostek oczywiście latających, pływających. No mass conversion z bronią nuklearną. Bez budynków szpiegowskich, bez artylerii, bez dowodówek. I może być. Rozpoczynamy. Jesteśmy na szybie Ghetto Marlany. O, tak właśnie będzie wyglądała gra. Tutaj wszystkie te poniszczone. Nie wiem, w jakiej wy to macie jakości, bo ja mam w ustawieniach najwyższych. No i my tutaj jesteśmy. Musimy zbudować na przykład ekstraktor masy. Mamy dwóch inżynierów na początek, którzy nam będą na przykład generatory mocy robili. Rozpocząłem taką potyczką, ponieważ myślę, że lepiej rozpocząć czymś wprowadzającym, a nie zaczynać kampanię. Dobra, budynki. Zmniejsza koszt budowy. Zmniejsza czas budowy. Dobra. Patrzcie, ile tu jest wszystkich badań, wszystkiego. Po prostu to jest tak przepiękne, ile komend. Ja po prostu nie kalkuluję, ile tutaj jest wszystkiego. Dobra, tutaj na pewno sobie ojotek pójdzie i zrobi nam jakiś taki ekstrakt. Nie, tutaj. Oni będą generatory. Pójdzie na masę. W fabryce możemy oczywiście czołgi produkować, wyrzutnie rakiet. W badaniach odblokowujemy jeszcze jakieś pło. Nie zapomniałem, jak ja w to dawno nie grałem. Ja uwielbiałem tego szturmowego bota Tytan. Jak to siało, tak. To było super. Artyleria. Działa Gauss. Wow. Nie, jak ja to uwielbiałem. Dobra, ale na razie inwestujemy w budynki oczywiście. Jak ktoś nie grał w Supreme'a, to polecam sobie zagrać. Bo to jest tak idealna gra. Idealniejszej gry na razie nie widziałem. Kurde, oni już wyprodukowali jednostki. Tak to wygląda podstawowy czołg Aeonów. To jest tak idealne. Tutaj jest narząd. Rozwało nam gościa, który się nazywa Sanctuary. Tutaj macie gdzieś na środku to pokazane. Ja już jestem do tego zmęczony. Z gościem Markson, przeciwnik. Chyba kiedyś z nim grałem. I KL, nie znam gościa. Tu wieżyczka. I tu.
tutaj. Prosiłbym o jakieś punkty badawcze, bo ja potrzebuję tego szturmowego bota. Nie, ale on jest tak idealny też. Idzie z tym. Mi się przypominają czasy. Czego? Jak to się nazywało? Czasy jedynki. No, Supreme Commander 1. Wow! To jest tak super. To jest jeszcze chyba lepsze nawet od dwójki, ale tam już jest słaba grafika i by się nieprzyjemnie oglądała. Jak się ta jednostka nazywa? Fistaszek. Ktoś sobie nazwał jednostkę Fistaszek. A, super, że ta gra jest po polsku. Ta gra jest po polsku. I to jest jeden z też wielu atutów tej gry. No to jest po polsku. To mnie lubi mieć gry po polsku. Kto lubi mieć grę po polsku, zostawia w komentarzach. Nie wiem co. Co można napisać w komentarzach, jeśli lubisz grę po polsku. O, tak właśnie wyglądałem to. O, tu się nawalają, tu się nawalają. Ło, nie, zniszczyli nas. Co się będziemy? Znaczy ja się na razie tutaj będę w bani. To są nasze czołgi. Poczekam, proszę. Aż się wyprodukują te czołgi. Kurde, nie mam z tym. Trzeba jakoś zasięg jednostek. Jeszcze 3 punkty badawcze na Tytana. Tu jest takie kalkulacja wszystkiego. Nie, po prostu zawsze pięknie. Nie, bo na naszego zioma idą. Na sanktuarium. Ja nie lubię jak... Ej, panie inżynierze, czemu pan tu idzie? To jest wrogi inżynier, a ja. Czemu pan tu idzie, panie inżynierze? Proszę ode mnie się odczepić, żeby nie pojeździć inaczej. Idź sobie stąd. No chodź. Nasze jednostki cię zniszczą. Tutaj sobie wyślemy zwiadowcę. Czy zwiadowcę? O, czołg jeden. Który pewnie nic nie zdziała, ale przynajmniej coś tam podenerwuje naszych przeciwników. No nie, jak on mnie denerwuje, ten inżynier. Aha, on będzie pewnie masę produkował. Popatrzcie, jak wygląda podstawowa walka w samym. Strzelają do niego. No to nie było za ciekawe. Ale powiem tak. Co najlepsze, dopiero przed nami. Uwaga, bot szturmowy Tytan. I robimy tutaj Tytan. To bardzo dużo potrzeba. 20 Tytanów. Ale ci inżynierzy bym wolał, żeby oni sobie poszli tak bardziej na dół, tak z tyłu wspierali. O nie. Tak, atak mini, atak mini. Bum, bum, strzelają się. Bang, bang. Jak ja się cieszę, grając. Jest tak emocjonujące. Nie. Ja muszę tutaj. To jest więcej. Cofać się. Nie. Rozwalają mnie. Dobra, ale ten się może wycofać. Cofaj się. Pan coś sobie. Dobra, ale goście nie grają zbyt agresywnie, nie chcą ryzykować. Większy zasięg. O nie, wpakowałem się. Mogą nas zniszczyć. Ale to są Tytany. Mogą nas zniszczyć, nie ukrywam tego. Ale bez ryzyka nie ma zabawy. A my inżynierzy wspierają. Dobra, 5 Tytanów na jędze. Tęczą się jedna. Kto powymyślał takie nazwy? Uwaga, walka Tytanów. Pum, pum, pum. Uwielbiam te buci. Na razie się tam trzyma. Pum, 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 pum. To jest fajne strzelanie. No, na pewno czytałem, bo czołgów jest więcej. A oni, a tam są już. Ale
pierwszym poziomie po prostu wymiatają. O nie, bardzo tutaj. Hajo. O ja chcę tą ciężką tartą. Hajo. Ło, 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 nasze wieżyczki do nich trzymamy. Kochana. Powiedzmy, szczęście nasze wieżyczki, tylko one... Nie wygrane. Ło, 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 ło. Ładnie. Elo. Elo. Bo oni tu robią wieżyczki. Pepe pancer. Przeciw pancer. Jak ja lubiłem te wieżyczki. Masz walkę. Dobra, widzę, że ten gościu jest nasz jest bardzo marwany i atakuje cały czas. Ja się wolę bardziej zbudować tutaj. Najpierw 7. On jest bardzo narwany, tego może zgubić. Ja na razie nie idę zbytnio agresywnie. Potrzebuję agresji. Nie chcę też być agresorem, bo agresorzy to zawsze giną. Także ich jednostki najprędzej zginą w bazie albo tutaj na środku. I potem jednostki przeciwnika idą do bazy i gościa niszczą. Zawsze tak prawda jest. Tutaj tu jeszcze szedł. Kupujemy tarczę jednostkową. Popatrzcie. Teraz one są w takiej tarczy. Jak ja się jaram tą grą. Przywołuję dawne wspomnienia. Tarcza. Zbieramy na tarczę. Ja się strasznie jaram tą grą. Jakiego... ale to jest fajne. Bardzo bym chciał fortyfikację artylerii za 4, ale najpierw kupujemy to tarczę. Dobra. Co tam, że mówiłem, że agresorzy giną pierwszy? Gramy teraz agresywnie. Inżynierzy. Nie, bo oni... Ten gościu jest też narwany. O ten. Co się nazywa? KL. Jakie dziwne nazwy. Kto je wymyśla? Aha. Ci inżynierzy tutaj mówią. Próbowali podejść. O, tak wygląda tarcza. Ona nam daje taką tarczę. Ja jestem bardzo rozeznany w tą. W tą grę ogólnie. No, bardzo lubię tą grę. Nie wiem, ile będą trwały z tej gry filmiki. Możliwe, że z tej gry filmiki będą trwały pół godziny więcej. Więcej niż pół godziny. Ile by trwały? Godzinę mogłyby nawet trwać. Oczywiście, no to by nie było możliwe do wykonania. Ale... można by spróbować. Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał. O nie, narwani idą. No, narwańcy. Narwańcy, dobra. Idziemy z naszymi tytanami na nich. Idziemy na nich. Bo oni się tutaj jakoś zgadali. Oni gadają przez TeamSpeak'a czy coś w tym stylu. Jedziemy. Tytan! Teraz to się ładnie. Ładnie, ładnie, ładnie. Dwa. Patrz, rozwaliłem ich ogromny oddział 15 tytanami. Jeszcze 10. Nie, bo oni mają też jeszcze do wypadku. Wycofać, wycofać, wycofać. 5, 4, 3. To jeszcze. Ale prawie. Czelaj. Prawie jest ekstrakt.
kawę i muszę żołnierzek. Kupujemy silos rakiety strategicznej. 16. Kurde, szkoda, że ta artyleria zadaje strasznie mało obrażeń. I tutaj... Chyba tą siłę tutaj. Czemu ta wieżyczka nie wali? Nie ma zasięgu do tego tańca. Możemy zrobić sobie silos rakiety strategicznej i zobaczycie, na kogo wyślę. Na tego. Na tego wyślę, bo on jest bardziej zbudowany. Ma lepszą armię. Która mnie cały czas atakuje. Mnie to denerwuje. Armia mnie cały czas atakuje. Oni chyba nie są aż tak. Oni są... bardzo... spokojni. Oni są strategami. Oni widać, pancerzowa maska dowodzenia. Jak to? Silos rakiety strategicznej. Uwaga. Wiemy silos, ale tam dalej. O tu gdzieś. Jedziesz. To jest eksperymentalny chyba. Ło, ale się jaram. Lotnictwo, armia. Armii moglibyśmy dodać sobie silosy pancerzy i zwiększyć obrażenia. Ta artyleria tutaj próbuje do nich strzelać, ale nie może ich ustrzelić prawie. Tu jeden. Ło, dostał. Mało. Szkoda, że ta artyleria tak mało zadaje. Ale to się. Ale to się buduje spoko. Wybuduj rakiety strategiczne. To się teraz będzie budowało. Ma to pomóc. Najpierw trzeba wspomagać o jeden. Nie, jak się... Nie tak. Widziałem, czy jakiś czołg jedzie. Tutaj jak ktoś teraz do nas podejdzie, to już jest martwy, prawda? Zbieramy na to. Punktów badawczych. Dobra. Oh no! To ma... Nie, ale to ma teraz... Ma teraz te rakiety. Jakie to jest super. To już prawie zginęła ta wieżyczka. Zginęła, zniszczona została. Boom! Jaki to jest piękny widok, jak jakiś działek przeciwnika tak zostaje zniszczony. W ogóle wszystko przeciwnika. No, ale strasznie powoli się to robi. Pomóżcie. Nie, nie da się. No nie jedynka. Jedynka to była strasznie trudna. No przechodziłem i nie wiadomo ile. Ło! Nie czekajcie. Ile ja przechodziłem? Jedynka. O nie! Ja w parę lat przechodziłem. Jedynkę. Ona była tak straszliwie trudna. Kiedy nie ma zasięgu. Uwal w te. Paczka artyleryjska. Wal, wal, wal. To jest dobra. Nie. Moja OJD nie zniknęła. Bo wiem, ulepszymy sobie tego naszego pota. Ta muzyka tak. Panie. Uwaga na chwilę. Chwilę wystrzel. Odpala rakietę strategiczną. I zobaczycie, jak ten Markson wleci w powietrze. I nie zawiedziecie się na tym widoku. Pewnie na samym początku będzie. No, dużo osób mówiło, ej, czemu nie nagrałeś tego i tego?
Nie mogłem. Ale jeśli odpalimy teraz tą rakietę strategiczną, to może się wszystko zmienić. Uwaga, wlatuje rakieta. Nuklearem. Teraz mi tutaj wlatuje. Już tutaj się odpoczęło. I uwaga, Markson, do widzenia. Czy ta rakieta leci? Teraz się nie odzywam. Ten widok. Jakie to jest przepiękne! Wszystko się rozwala. Ja! Dobra, budujemy kolejną rakietę strategiczną. Wszystko tu jest rozwalone. Tak, jeszcze grzyb atomowy po tym. Jakie? Ej, bo tutaj! Ej! Niegrzeczne. Straszny. Teraz to jest tylko walka z czasem. My się tutaj musimy utrzymać. Tylko tyle. Możemy zresztą budować tutaj wszystkich. No to nie ma zupełnego sensu. Wyślemy kolejny. Ej, nie. Czekajcie. Oni już tutaj. Mam chyba jakiś lepszy pancerz. Nie wiem, ile trwa ten. O, tutaj mam fajny. 23 minuty. Pół godziny odcinek. Także, która strasznie wymaga. Jednym strzałem. Patrzcie teraz w lewy dolny róg. I na napis ranga. Skończyliśmy jednym strzałem całą rangę. Jakbym nie nagrywał, bym zrobił coś takiego. What? Takie, co się stało? Nie, dobra, żartuję. Kiedyś jeszcze raz tak zrobiłem, ale strasznie dawno. Ale ten widok był bezcenny. Takie rozwalenie po prostu gościa całego. Uwielbiam to. No jeszcze tylko tyle, jak się zrobi. No i chyba skończymy to. Tutaj sobie ten patroling wyślemy. Czterech tytanów. Mocno pancerzony patrol. Na środek. A ja, a co? Sanktuary się dobrze trzyma, choć był bardzo... No, jeszcze tutaj. To jest gra strategiczna. Oczywiście, no... Wiem, że pewnie większość by chciała coś, co jest strasznie dynamiczne, ale ja też czasami lubię sobie pograć. Jak na przykład nie strzelanki. Czemu go nie załatwili? To jest chyba jedyny błąd na razie... Jaki widziałem w tej grze. No, ona jest piękna. Jadą tamte tytany. I uwaga! Odpalamy rakietę strategiczną. W jego. No i czekamy. I elo. I uwaga! Nie wiem, czy można by dać coś takiego na miastkę. I uwaga. Trzeba poczekać. Jaki przepiękny widok. Bomba atomowa wybuchła. Ło, 26 minut odcinek. No. Dobra, wygraliśmy. Miałem najlepszy wynik, co mnie cieszy, bo nie grałem w to ładnych parę miesięcy. To ja się z wami żegnam. Nie wiem, czy wam się podobało, czy nie. Ja się z wami żegnam. Cześć!